Niedziela Bożego Miłosierdzia w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie. 16 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Bazylika Metropolitalna w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny we Lwowie obchodziła swój drugi odpust parafialny. Przypomnę, że Lwowska Katedra Łacińska jest jednocześnie sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Uroczystej Eucharystii tego dnia przewodniczył ksiądz Piotr Worwa, proboszcz parafii świętej Tereski od Dzieciątka Jezus w Brzuchowicach. Podczas swego kazania ksiądz Piotr podkreślił, że święto Bożego Miłosierdzia jest świętem radosnym, bo w tym dniu Jezus po raz kolejny przypomina nam, że kocha nas takimi, jakim my jesteśmy, grzesznikami i jest gotowy nam przebaczać i przyjmować. Podobnie może być z kłamstwem, przez jakie tracimy do kogoś zaufanie. Ktoś mnie okłamał raz, drugi i w końcu przestajemy mu wierzyć. Zawiodłeś mnie wiele razy, więc koniec. I często, kiedy kierujemy się takimi obyczajami, żyjąc w takim świecie, jakoś podświadomie możemy zdobyć przekonanie, że Bóg jest taki sam. Raz obiecałem poprawę i znowu zgrzeszyłem. Drugi raz i trzeci i znowu upadłem. Obiecałeś w konfesjonale, że już nigdy, że to było wyjątkowo, a po tygodniu to samo, jeszcze gorzej. Wtedy przychodzą myśli, Bóg ma mnie już dość, już mnie skreśli. Więcej mi nie zaufa, nie wybaczy. I nawet na Boga nie narzekamy, bo my byśmy to samo zrobili. Jednak rzecz jest w tym, że On nie jest taki jak my. Myśli Boga nie są naszymi myślami. Postawa Jego miłości, miłosierdzia nie jest podobna do naszych zachowań wobec bliźnich. Po zakończeniu mszy świętej modlitwa trwała przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Wszyscy obecni odśpiewali modlitwę błagalną i modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju i zwycięstwa Ukrainy, a następnie przeszli procesją wokół świątyni, głosząc światu miłosierdzie Boże.